Jemu niech będzie chwała, cześć, uwielbienie, błogosławieństwo i moc Panu Jezusowi Chrystusowi. Czekam na Twoją reakcję. Czekam na Twoją reakcję. Jemu niech będzie chwała, cześć, uwielbienie, moc i błogosławieństwo. Amen, amen. To właśnie tak. Aleluja, tak. Boże, to dla Ciebie. To dla Ciebie, właśnie to dla Ciebie, nasz Panie. A Tobie dzień dobry, bracie i siostro. I współmierna reakcja, to mi się bardzo podoba. Jesteśmy dzisiaj w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi. Przebadali, sprawdzili, wyselekcjonowali i to jest właśnie to miejsce. Wśród wszystkich miejsc na całej tej pięknej ziemi Kościół jest najbezpieczniejszym miejscem. Najmniej zdarza się złych rzeczy, złych incydentów, wypadków. Piękne, prawda? Bo nasz Bóg nas strzeże. I choć przydarzają się rzeczy bardzo dramatycznie, ekstremalne, złe, bardzo pięknym i cudownym ludziom, tak jest życie, to bez względu na wszystko, czego doświadczasz, o tym chcemy dzisiaj również rozmawiać, szczególnie po wczorajszym dniu, Bóg zawsze jest z Tobą. Wie, czym jest ból, wie, czym jest cierpienie, przeszedł przez wszystko. Zdecydował się na unikatową drogę. Chrześcijaństwo pod każdym względem jest unikalnym systemem. We wszystkich religiach tego świata człowiek musi dokonać karkołomnych rzeczy, żeby dostać się do Boga. W chrześcijaństwie Bóg opuszcza splendor nieba i schodzi do człowieka, stając się jednym z nich. Ograniczając swoją władzę, wszechmoc, autorytet nie tylko do niemowlęcia, ale do embrionu. Myślałeś kiedyś o tym? I przychodzi na tą ziemię, by być wśród nas, by nam pokazać, że zrobi wszystko, ale to absolutnie wszystko, co tylko można zrobić, żeby być bliżej, bliżej i jeszcze bliżej człowieka, którego kocha, kocha miłością niezwykłą, ponieważ nie tylko kocha, ale cały w sobie Twój Bóg, On jest miłością. On jest miłością. Przychodzimy do Boga, który nie umie nie kochać. Prawda, że piękne? I powiem Ci, że choć wiem, że jesteś sprytny, błyskotliwy, widzę tutaj pięknych ludzi, to chcę Cię jakoś troszeczkę przestrzec, odstraszyć. Nie próbuj Bogu pokazać i udowodnić, że może Cię zacząć kochać mniej. To się nie uda. To się nie uda. On będzie Cię wciąż kochał bezwarunkową miłością. Możesz co najwyżej Go zasmucić, ale będzie Cię kochał do końca. Na śmierć. Bo jest miłością. Dedykuję Wam sobie, jeszcze wciąż może tak można powiedzieć, na początku tego roku, werset, który we mnie pracuje. Otwórz Biblię. Jeśli znasz moje żarty, to wiesz teraz, co się stanie. Jeśli nie masz Biblii, przysiądź się do wierzącego. Poczekamy. Studiowanie wspólne Biblii, rozmowa na temat Bożego Słowa nie jest dla nas karą. Jest dla nas ogromną szansą. Ponieważ jeśli Pan Bóg w swojej łasce potrafił przemówić ludzkim głosem przez oślicę, ma tą moc przemówić przez prostego chłopaka z Raciborza tego poranku. Amen? Pozwolimy mu na to? Pozwolicie mu na to? Halleluja! A ten werset jest w pierwszym liście Piotra. W pierwszym rozdziale, 13 werset, część jego B. Dedykuję go Tobie, bracie, który przechodzisz przez trudne chwile, z którym wczoraj Kościół był na cmentarzu. W tym ostatnim pożegnaniu do Ciebie mówię bezpośrednio i błogosławię Cię, ponieważ rozumiemy, co się dzieje w Twoim bolejącym, płaczącym sercu, ale też do Ciebie, bracie i siostro, którego życie nie oszczędza, ponieważ świat, w którym znaleźliśmy się, okoliczności są dramatyczne. Dramatyczne. Nie zdążyliśmy wyjść z COVID-u. Znaleźliśmy się w wojnie. Nic już na tej ziemi nigdy nie będzie takie same jak wcześniej. Sprawy przyspieszą. Nie przyjechałem straszyć.
jeżeli dobrze rozumiem Boże Słowo, kaznodzieja, który je studiuje i który stara się być blisko Jezusa, powie wam zawsze to samo. Już będzie tylko trudniej. Chyba, że Biblia kłamie. Ale my jesteśmy z tych, którzy mówią, całe Słowo przez Boga jest natchnione. Amen. I jest pożyteczne dla nas, by nas czegoś nauczyć, wykryć błędy. Być może w takim momencie jesteśmy. Niech przemówi. Będzie już tylko trudniej. Chcę ci powiedzieć, że nie możesz zrobić nic, żeby zmienić systemu politycznego, żeby poprawić strukturę geopolityczną, gospodarkę, żeby zmienić rządzących. Wiem, że się wielu z nas na tym spala. Wiem, że skrólujesz, starasz się kontrolować. Wiem, że narzekasz, utyskujesz. Wiem, że gromisz, karcisz, napominasz. Nie skupiaj swojej energii na tym. Jesteś w błędzie. Biblia mówi nam jedno. Możemy skupić całą energię na tym, by jeszcze bardziej zmienić swoją kondycję w stosunku do Chrystusa, swoją relację z Nim. Jeżeli na to zainwestujesz czas, twoje życie się zmieni. Tutaj możesz prawdziwie dokonać zmian. Jeżeli chodzi o gospodarkę i politykę, o rządy, tego nie zrobisz. Scenariusz jest napisany, mówię ci. Natomiast decydujesz się na to, jaka będzie temperatura miłości między tobą a Chrystusem. Jeżeli jest dobrze, mówię ci, może być lepiej. Jeśli jest dobrze i lepiej, mówię ci, może być jeszcze lepiej. Może być jeszcze lepiej. Wiesz, jak zmierzyć tą temperaturę? To jest jeden ze sposobów. Masz niezwykle rozwinięty głód i apetyt w stosunku do Bożego Słowa. Bez względu na to, ile z Nim chodzisz. Rok, 5, 20, 40 lat są tutaj takie osoby? Ja też już Biblię czytam grubo ponad 30 lat. Teraz nawet doszło do tego, że w nocy się budzę i żal mi czasu. Chcę rano iść zrobić kawę i znowu nurkować w Bożym Słowie, bo Bóg chce do mnie i do ciebie realnie mówić. Chcesz słyszeć Boga? Zacznij czytać na głos Boże Słowo. Proste? Piękne. Jak ono brzmi? Jeden werset, obiecałem. Całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. O to proszę. Jeżeli masz w czymś ulokować swoją nadzieję, energię, wszystko, to ulokuj w tym miejscu. To jest lokata z ogromnym zwrotem. Bóg to obiecuje. Powtórzę jeszcze raz. Całą swoją nadzieję. Nawet moglibyśmy to razem przeczytać. Całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Piękne? To jest moja dedykacja. Rozwinę. Tylko rozwinę. Jak zobaczysz, że zaczniecie wychodzić, rozumiem, że trzeba kończyć. Siedziałem nad tym tekstem i zacząłem pisać. Mam nadzieję, że dostanę nowy rower. Mam nadzieję, że dostanę nowy car. Mam nadzieję, że zbiorę tą kasę na misję. Mam nadzieję, że w końcu wybuduję swój upragniony dom, choć kocham tą swoją przyczepę. Mam nadzieję, że moja drużyna w końcu wygra ten mecz, Darku. Mam nadzieję, że inni mnie lubią. Nawet bardziej niż myślę, że lubią. Że ona, bracie, mnie lubi, prawda? To dla ciebie, który nie masz żony. Że dostanę się do tej szkoły, na tą uczelnię, dostanę wymarzoną pracę. Znasz to uczucie? Mam nadzieję, że ktoś będzie w końcu chciał wziąć ze mną ślub. Mam nadzieję, że dostanę upragniony awans, że kiedyś, w końcu jednak, będę miał dzieci. Mam nadzieję, że zerwę z tym nałogiem. Mam nadzieję, że moje życie się naprawdę zmieni. Będę lepszym człowiekiem, będę dobrym człowiekiem, że zwalczę w sobie ten paskudny nawyk i przyzwyczajenie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie oceniał tego, jaki bałagan mam w domu, a już na pewno w życiu. Mam nadzieję, że przestanę się tak czuć. Mam nadzieję, że wyzdrowieję. Mam nadzieję, że to wszystko nie pójdzie na marne. Mam nadzieję, że nie będę rozczarowany swoim życiem. Mam nadzieję, że Bóg nie będzie rozczarowany moim życiem. Odnalazłeś się gdzieś tam? Czy to nie jest tak, że nasze życie to ciągłe podążanie za nadziejami? Zawsze na coś mamy nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia, mówimy. Mam nadzieję, a czasem tracę nadzieję. Znasz to uczucie? Może są między nami
takie właśnie osoby. Wam szczególnie chcemy oddać szacunek i zapewnić ją miłości. A czasami jak Abraham, coś nienaturalnego i niezwykłego nam się przydarza. Mamy nadzieję wbrew nadziei. I tego życzę z całego serca. Właściwie, kiedy czytam o tym tekście, to zdaję sobie sprawę, że całe nasze życie to jest z jednej strony poruszanie się tak między rozczarowaniem, nie przeżyłeś go nigdy, naprawdę, a poczuciem spełnienia. Gdzieś tam żyjemy. Między rozczarowaniem a poczuciem spełnienia. Znasz to uczucie? Robisz wszystko, jeśli, tym bardziej jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, żeby utrzymać się na tej drodze, która nazywa się nadzieja, prawda? I tego ci życzę. Kiedy się rodzimy jako dzieci, uczymy się, że kiedy mamy na coś nadzieję, rezultatem tego mogą być przynajmniej dwie rzeczy, dwa stany duchowe. Albo rozczarowanie, albo poczucie spełnienia. I dokładamy wszystkich starań, z całej siły dążymy do tego, żeby uniknąć rozczarowania. I żeby któregoś dnia przeżyć radość ze spełnienia. I powiedzieć sobie, warto było mieć nadzieję. Znasz ten stan? Zachęcamy siebie dzisiaj do takiego stanu. Jesteśmy w drodze. Pomyśl. Żył kiedyś pewien naród. Pozbawiony absolutnie nadziei, do którego Bóg przemówił przez proroka Izajasza. Słowami niezwykłymi. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca. Bóg mocny. Ojciec odwieczny. Książę pokoju. Całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce, która nastała wraz z przyjściem Jezusa. Czy to nie jest piękne? Brzmi cudownie, bracia i siostry? Brzmi wspaniale? Ale dodaj 700 lat oczekiwania. Dodaj. Bo o tym jest ten tekst. I potem odzywa się Łukasz. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. Dodaj 700 lat oczekiwania. Nie wspominając o tym, że czasy Abrahama i czasy Jezusa dzieli wcześniej około 2000 lat. Bóg daje obietnicę, której możesz się uchwycić, która wzbudza nadzieję. Daje słowo, które dzisiaj czytamy, ale nie podaje terminów realizacji. Znasz to uczucie? Dedykuję Tobie szczególnie to słowo. Brzmi znajomo? Ja też byłem w takim stanie. Miałem dosyć wszystkiego, bracia i siostry. Wiem, że moja żona też była w takim stanie. Wszystko w naszym życiu traciło sens. Nadzieja umierała. I wtedy zacząłem wyjść do Boga. I pojawiło się słowo w moim życiu. Wiecie, jak zabrzmiało? Psalm 114, werset 7 do 8. Jesteś ciekawy? Czytaj. Nie masz Biblii? On zmienia. On zmienia. Bóg nasz zmienia. Skałę w jezioro. Krzemień w źródło wód. Nie wiem kiedy, ale zmiana nadejdzie. Nie trać nadziei. Pewność tej zmiany tkwi w tym imieniu i w tej osobie. Tam ulokuj całą swoją nadzieję. To imię to Chrystus. Nie zawodzi. Uchwyć się tego. Nie znam terminu realizacji. Jestem tutaj po to, żeby ci powiedzieć, chociażby niebo i ziemia się zatrzęsły. Matka i ojciec cię opuścili. Nie trać nadziei, bo on nigdy cię nie zostawi. Amen. Po to tutaj dzisiaj przyjechałem. Usłyszałem to słowo i usłyszałem Boga, który do mnie mówi, Piotr, to się zmieni. Ale ja już to słyszałem tysiące razy. Ta sytuacja w twoim życiu się zmieni. Jeśli ktoś wie,
jeśli ktoś mnie zna, dotyczyła syna mojego, o którego walczyliśmy, który ginął na naszych oczach z powodu uzależnienia i nie byliśmy w stanie mu pomóc. Mówię to do ciebie, kochany rodzicu, nigdy nie odpuść. To nie są rzeczy, które możesz odpuścić. Nigdy nie pozostaw nadziei. Uchwyć się obietnicy słowa, którą dał. Przyniósł wyraźne słowo, zmienię to, ale nie wiedziałem kiedy. Musiałem utrzymać się na poziomie nadziei. Nie rozmawiamy o rzeczach łatwych, ale rozmawiamy o rzeczach zbawiennych, bracia i siostry. Zacząłem wertować Boże Słowo i patrzeć, że Bóg rzeczywiście ma taki plan. Powiedział, przyjdę i przyniosę do was życie, choć możemy różnie myśleć w momencie, w którym jesteśmy. To nie jest miernota, mizeria, to nie jest wegetacja, to nie jest totalna degrengolada. Życie, o którym on mówi, to obfitujące życie. Nasz pasterz takie życie. Za takie życie zapłacił dla nas, bracia i siostry. Życie obfite. Nie wiem, może jesteś w momencie, w którym umiera twoja nadzieja i mówisz sobie, o jakim życiu ty mówisz? Czy ty znasz moje życie? Chciałbyś je zobaczyć? Tam nie ma się już czego uchwycić. To chcę ci przypomnieć Joba. Joba, który jest absolutną klasyką. Joba, o którym czytamy, człowiek najznamienitszy wśród wszystkich ludzi. Nie we Wrocławiu. Szanuję to miasto. Jest piękne. Ale w całym żyznym Półksiężycu miliony ludzi wtedy żyły. Miliony grube. W setkach milionów można ich liczyć. Bóg mówi, najznamienitszy z tych ludzi. Po drugie mówi, bogobojny. Po trzecie mówi, nienaganny. Niech wstaną teraz tacy ludzie. Zawsze żartuję, nie wstawaj, bo położysz mi kazanie. Nie rób tego. Ale jeśli masz odrobinę samokrytyki, będzie trudno wstać. To jest opinia Boga o tym człowieku. A potem wyzuty ze wszystkiego. Traci wszystko, co ma. Nie wiem, jak się masz, ale on miał co stracić. Jego bogactwo jest niebotyczne. A potem traci wszystko. Całe swoje zdrowie, całą swoją rodzinę. I znajduje się w sytuacji, której absolutnie, ale to absolutnie, ale absolutnie nie rozumie. Może jesteś w takim miejscu. Czego się uchwycić? Mamy do czynienia z człowiekiem, który nie odstawił nadziei i nie zostawił wiary w Pana Boga. To jest cud, prawda? Wiecie, kiedy ja bym odpuścił? Kiedy przyszłaby do mnie żona, tak jak przyszła do niego i powiedziała mu tak, kochany mężu, popatrz na lewo, popatrz na prawo, popatrz przed siebie wstecz, nie ma się już czego uchwycić. Nie oszukuj siebie, mnie, nie oszukuj niczego. To na tym polega miłość twojego Boga? Nie ma już nic. Popatrz, jak ty wyglądasz. Całe twoje ciało to jedna wielka, wrzodziejąca skorupa i wciąż toczący przez to ciało przechodzący ból, przeszywający cię. Życie nie do zniesienia. Przecież sam życzysz sobie śmierci. To jest ta historia. Ja bym wtedy odpuścił, ponieważ łączy nas z żoną specyficzna relacja. Zawsze jej ufałem i nigdy się na tym nie zawiodłem. On tego nie zostawił. Dlatego mamy tą księgę, mamy ten przykład i widzimy, że można znaleźć się w miejscu ekstremalnie trudnym, tracąc wszystko, niczego nie rozumiejąc, ale wciąż mieć nadzieję. Amen? O tym dzisiaj rozmawiamy, Kościele. A ta nadzieja ma być utkwiona w konkretnym imieniu i w konkretnej osobie. Jak to imię brzmi? Amen. On cię nie zawiedzie. Zacząłem wertować Biblię, popatrzałem, jak to było od początku. Bóg stworzył świat. Ziemia była pustkowiem i chaosem i Bóg rzekł, Boże, ale lipa. Totalna klapa, z tego chyba już nic nie będzie. Chyba, że było inaczej, bracia i siostry. Przemawiam szczególnie do tych osób, których życie jest w chaosie. Rozumiemy, co to jest chaos, ale Bóg jest szpecem od tworzenia czegoś przepięknego, unikatowego z chaosu. Miał plan. Amen? Miał plan. I co się stało? I z tego chaosu wyłoniła się ziemia, na której dzisiaj żyjemy. Jest piękna? Bo Bóg ma plan. Bo Bóg tworzy coś z niczego. Chcę powiedzieć, że śmierć, choć dla nas bolesna i trudna, nie jest nigdy dla Niego końcem. Jest zawsze początkiem.
A odwołanie kogoś do wieczności jest jednym z jego sposobów uzdrowienia. Bo ta osoba ma zupełnie nowe życie. Lepsze od naszego, bracia i siostry. I jest w końcu u tego, kogo ukochała potężną miłością. My musimy sobie z tym poradzić, prawda? Dlatego jesteśmy. Jesteśmy Kościołem, który tworzy atmosferę miłości i wsparcia, bo rozumiemy, po co jesteśmy. Ale dziękujemy Ci, Boże, za to, że zabierasz nas do miejsca unikatowego, za którym tęsknimy. I przynosisz do człowieka ogromną nadzieję, mówiąc: ja poradzę sobie z największym chaosem Twojego życia. Uchwyć się tej nadziei. A potem patrzymy, sprawy idą dalej. Człowiek upada. Mamy do czynienia z zepsuciem rodzaju ludzkiego. Ale właśnie, to nie jest koniec, bracia i siostry. Bóg mówi, jest dramatycznie. Z tego nic nie wyjdzie, ale Noe znalazł łaskę w jego oczach. Pamiętacie? Ty też znajdziesz. Łaska idzie z przodu zawsze. Miłosierdzie zawsze góruje nad sądem. On znajdzie sposób, żeby się do ciebie dostać. On, tak jak powoła Noego, przyjdzie i do ciebie, a potem jest Abraham. Jest obietnica powołania z niczego czegoś, ogromnego narodu. Z tego narodu będzie syn, którego nie ma. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 18 rozdział, a kluczowe słowa, które tutaj znajduję, są między 11 a 14 wersetem. Pytanie, które Bóg w tak dramatycznej sytuacji zadaje człowiekowi. On ma 100 lat, ona nie może mieć już dzieci. Gdzieś nadzieja się kończy, prawda? Jest absolutna niemoc. Z punktu widzenia człowieka skończyło się wszystko, czy nie tak? Może tak się czujesz. Dobrze to rozumiemy. Niektórzy z nas byli w tym miejscu, ale nie porzucili nadziei. Nawet mieli nadzieję wbrew nadziei. Tego mnie uczy ta historia. A pytanie jest uniwersalne. I proszę, żebyś zadał sobie je bardzo, bardzo osobiście. Bo Bóg mówi do nas przez Słowo Boże bardzo osobiście. Pytanie brzmi tak. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Możesz zadać to pytanie osobie, która jest najbliżej, a ona niech zada Tobie? Zwróć się do swojego brata, siostry, która jest najbliżej Ciebie. Popatrz jej w oczy. Popatrz i zadaj to pytanie. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Od jakości odpowiedzi, od treści tej odpowiedzi będzie zależało, jak potoczy się nasze życie, bracia i siostry. Poszukaj głęboko w sercu. Nie odpowiadaj, bo tak trzeba. Tylko sam przyłap się na tym, co ty naprawdę czujesz. Bo może coś trzeba zmienić. Bo może trzeba zaprosić dzisiaj Boga z poranku, żeby skorygował nasz kurs. Bo kiedy zadaję sobie to pytanie, czuję tą niepewność. My nie oceniamy, my nie potępiamy, my się tym nie zajmujemy. Chcemy zrobić wszystko, żeby pociągnąć cię bliżej Chrystusa. Bo to jest to miejsce, gdzie możesz utkwić i zdeponować, ulokować całą swoją nadzieję. Nie ma drugiej takiej inwestycji, która przyniesie tak kolosalny zwrot. Nie ma. Nie ma. Nie ma, Kościele. Nie ma. Nie ma. Zwracam się do Ciebie. Co ustało w Twoim życiu? W co przestałaś wierzyć? Czego przestałaś oczekiwać w swoim życiu? Bo są trudne sprawy. Bo przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Znam to uczucie. Walka o syna trwała plus minus 8 lat. Z czym pogodziłeś się, uznając, tak już musi być, z tym muszę nauczyć się żyć, tego już nie da się zmienić. Znasz ten stan? A ja jestem tutaj po to, żeby ci powiedzieć, pragnienie cudu. W Websterowskim słowniku to jest piękna definicja. Najwyższa forma niezgody na rzeczywistość. Nie zgadzam się z tym. Nie uważam, że powinniśmy jako dzieci Boże iść taką drogą. Jeżeli mamy Chrystusa, nadzieja nie zginie nigdy. Nigdy. Bo inaczej
Co zrobimy z historią Józefa ze Starego Testamentu? Ma sen, Boży sen. Nie wymyślił sobie tego. Wie, że będzie kimś niezwykłym i odegra niezwykłą rolę. Znacie to, tą historię? A potem decyzja jest prosta. Ma być zabity przez braci. Nie sprzedany. W nadzwyczajnych okolicznościach nie jest zabity. Ale wie o tym. Tylko jest sprzedany. Zapomniany. Wtrącony do więzienia na 14, niektórzy mówią 16 lat. Ale Bóg ma plan. W tej beznadziei on tam jest. Nawet śmierć dla niego nie jest nigdy końcem, jest zawsze początkiem. Zawsze. Zawsze. A może czujesz się jak Elkana? Jestem zapomniany? Miało być pięknie, ale nic się nie układa. Skąd wziąć nadzieję? Były obietnice, nic się nie układa. Nic. Wszystko wskazuje na to, że jest totalny rozkład. Nic już się nie zmieni. Nie będzie lepiej. Znam to uczucie. Elkana i Anna, którzy nie mogą mieć dzieci. Pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział. Ona z goryczą w duszy modli się do Pana tak, że posądzają ją o to, że jest pijana. Kiedy się tak ostatnio modliłeś? To jest osoba, której na czymś zależy. Ma... Opinia ludzi już nie interesuje ją. Jak trzeba się modlić, żeby ktoś pomyślał o mnie, widząc mnie, że jestem pijany? Wyobrażasz to sobie? Czasami dochodzimy do takiego stanu. Ale Bóg ma plan. Ona nie chce się z tym pogodzić. Ona nie chce powiedzieć, tak już widocznie musi być. Prawda, że tak jest? I modli się. Czy ta historia ma happy end, znasz ją? Ma happy end. Ma. Dlatego też Jezus przyszedł na ziemię. To wszystko jest połączone w Biblii. Ale lądujemy. Jest Nowy Testament. Jest Jair, którego córka umarła. Może twoje nadzieje, twoje marzenia. Może wszystko to, co było dla ciebie najpiękniejsze, umarło w twoim życiu. Przychodzą nawet jego bracia, jego siostry, ludzie wierzący do Jaira. I wiecie, co mówią mu? Nie truć nauczyciela. Tylko, że nauczyciel chce być trudzony, bracia i siostry. Nasz kochany tato, kochany nasz przyjaciel, chce, żebyśmy go trudzili. Powiem tak z przekąsem, do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej. On marzy o tym, żeby jego dzieci mu ufały, w nim pokładały całą sobą nadzieję, wbrew nadziei, i go trudziły. Go trudziły. Truć nauczyciela. To nie jest lekarz, do którego przychodzisz z bólem, a on ci mówi, a już lepiej nie będzie. Do końca życia trzeba będzie nauczyć się z tym żyć. To nie jest Jezus. Posłuchał tych rad? Trudził nauczyciela. Pamiętacie, co się stało? Ktoś pamięta historię o Jairze i o córce, która zmarła? Pan Jezus co zrobił? Wskrzesił ją z martwych. Twoje nadzieje też potrafi wskrzesić, mówię ci. Potrafi wskrzesić. Chociażby nie wiem, jaka była zapaść w twoim życiu. I w końcu uczniowie. Jezus jest zabity i pogrzebany. Pamiętacie Ewangelię Jana? Coś ustało, coś umarło. Zostało zabite w ich życiu. Okoliczności przygniotły. Odpuściłeś, przestałeś oczekiwać zmian. Oni powiedzieli, to jest już koniec wszystkiego. I chcieli wrócić do tego, co było przed spotkaniem z Jezusa, do starego życia. Tak żyje człowiek, który traci nadzieję. Idę łowić rybę. To my też idziemy. Nie rób tego. Pomyśl razem ze mną dzisiaj i za chwilę będziemy się modlić. Pogodziłeś się na to? Odpuściłeś? Pomyślałeś, już nic się nie zmieni? Co zostało w twoim życiu uśmiercone, zabite, ustało? Musi już tak być w moim życiu, sobie myślisz. W mojej rodzinie, w mojej pracy, u moich znajomych, w moim zborze, w moim mieście, w mojej służbie. Naprawdę? Tak musi być? Jesteś tego pewny? A może mój i twój Bóg? Bóg, który zamienia skałę w jezioro, a krzemień w strumień wód, potrafi zmienić każdą, nawet najdramatyczniejszą okoliczność w sytuacji, która odda mu chwałę. I mówi dzisiaj tego poranku do każdego z nas. Ulokuj całą swoją nadzieję we mnie. Ulokuj. Ja przyjdę. Obiecuję. Bo czy jest coś
cokolwiek by to nie było. Co jest dla mnie niemożliwe? Czy jest? Bo On nagradza tych, którzy Go szukają. Przychodzi i zmienia to, co było nie do zmienienia. Amen. A moja modlitwa i moje zaproszenie jest do wszystkich tych, którzy z jakiegoś powodu odpuścili. Ty wiesz co? Ty wiesz co? Którzy pomyśleli, nic już się nie zmieni i tak już widocznie musi być. Moja modlitwa to zawołanie, chodź, razem dzisiaj będziemy trudzić nauczyciela i zawołamy do Niego i ulokujemy całą swoją nadzieję w tej niezwykłej osobie i w tym niezwykłym imieniu. Zapraszam, powstańmy i będziemy się modlić. Nie będę powtarzał, bo po co? Wyzwanie jest proste, prawda? Dziękuję zespołowi, ale nie będziemy grać. Przez chwilę będziemy się modlić. Dobrze? Czekam na Was. Lubię nawet w kolejkach lubię czekać. Jestem dosyć cierpliwy. To jest niemożliwe, że nie ma tutaj takich osób między nami. Zapraszam do modlitwy te osoby, które w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia odpuściły i pomyślały, nie będzie już lepiej. Chodź. Będziemy się modlić. Zrób ten krok wiary. Czekam na Ciebie. Stoję tutaj. Ja też potrzebuję takiej modlitwy, by pójść z nadzieją dalej do przodu. Chodź. Dziękuję, bracie. Mam więcej niż pewność, że takich osób jest tutaj sporo na tej sali. Będę czekał. My Cię nie ocenimy. My ogarniemy Cię miłością. Chodź. Jaka to jest dziedzina życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego, praca, służba, jakiekolwiek jest to zmaganie. Nie godź się na to, że tak już musi być. Nie godź się. Nie godź się. Nauczyciel chce być trudzony. Przyjdźmy do niego. Ja nie obiecuję gruszek na wierzbie. Ja nie obiecuję wam, że po tej jednej modlitwie wszystko się zmieni, ale obiecuję, że to może być ten ważny krok w podróży, która jest przed nami. Przed nami. Chodź, będziemy trudzić nauczyciela. Chodź, tutaj jest jeszcze trochę miejsca, chociaż robi się coraz mniej. Chodź. Chodź, chodź. Osoby, które umieją się modlić. Osoby, które mają takie głębokie współczucie i miłość. Podchodźcie razem z nimi. Byłoby pięknie, gdyby na każdym ramieniu była jakaś ręka. Podchodźcie, proszę. Przez chwilę będziemy się modlić, będziemy sobie usługiwać. Zapraszam. Trudźmy nauczyciela. Trudźmy nauczyciela, chodź. Zapraszamy Cię do modlitwy. Nie pozostań w tym miejscu, w którym jesteś. Nie pogodź się z tą sytuacją. Nie pogodź się. To nie jest ulokowana nadzieja w Chrystusie. Chodź. Zobaczysz, że On przyniesie nadzieję wbrew nadziei. Zobaczysz Jego moc i Jego działanie. Nie znam terminu. Nie wiem, kiedy to się wydarzy. Jedno wiem, to się wydarzy. Potrzebujesz tego. Bo jeżeli nie stawisz tego kroku i zatrzymasz się w miejscu, w którym jesteś, za chwilę się wycofasz, zobaczysz. To zniszczy Twoje życie. Chcemy modlić się, żeby ogromna nadzieja znowu wstąpiła do Twojego serca. Nadzieja na to, że zobaczysz zmiany w tym obszarze, których oczekujesz. Amen? Boże, modlimy się, błogosławimy, wyciągnijmy Kościele ręce. Dziękujemy Tobie. Wyciągnijmy ręce. Amen. Wyciągnijmy ręce. To jest gest błogosławieństwa. Wyciągnijmy ręce. Panie, dziękujemy. Dziękujemy. Chcemy Cię trudzić. Nauczycielu, kochany nasz mistrzu, dziękujemy Ci, że Ty chcesz dać się trudzić. Że Ty nas wzywasz do takiej modlitwy. Błogosławimy naszych braci. Błogosławimy nasze siostry. Dziękujemy Tobie za nich, Boże Wszechmogący. Chcemy ich zapewnić, że ich szanujemy, że ich kochamy, że ich nie oceniamy. Nie, tym się nie zajmujemy w imieniu Jezusa. Nawet chcemy oddalić jakiekolwiek taką myśl w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochamy Cię, bracie, kochamy Cię, siostro, rozumiemy ból, rozumiemy cierpienie, rozumiemy, co możesz czuć w tym momencie.
Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Dziękujemy Ci, że zareagowałeś. Chcemy Ci powiedzieć, truć nauczyciela, truć. Zdeponuj całą swoją nadzieję w tym imieniu, w tej osobie. W Panu Jezusie Chrystusie. To jest coś, co się zwróci. On przyjdzie. Nie wiemy kiedy, ale On przyjdzie do Twojego życia. Modlimy się, żeby nowy rodzaj nadziei wstąpił do Twojego serca. Bo może już straciłeś, tracisz, widzisz, żeby przyszła potężna, kolosalna nadzieja od Pana Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego w sposób ponadnaturalny na to miejsce. Modlimy się, nadzieja rzeczy przyszłych, lepszych. Bo to jest w Jezusie Chrystusie. To jest w naszym Panu. Panie, modlę się, żebyś dotknął się naszych serc, rozgrzał je. Żebyśmy zobaczyli tą nową, świeżą perspektywę, dokąd zmierzamy. Nawet kiedy jest tak ekstremalnie trudno, kiedy nic nie rozumiemy, wciąż możemy mieć nadzieję. Boże Wszechmogący, bo jest ona ulokowana w Tobie, w Jezusie Chrystusie, który wczoraj, dzisiaj i na wieki jest wciąż ten sam. Amen. Błogosławię Was i Bogu oddajmy chwałę. Amen.